Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga. Dzisiaj ze mną dyrektor naczelny i artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Gliwicach, który rzeczywiście ma już piękną tradycję i czas, bo w tym roku to już będzie 27. Wojciech Różak. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zawsze, kiedy rozpoczynam spotkanie i rozmowę, mówię, jak się to zaczęło. Oczywiście nie tyle może bym zapytał, jak się to zaczęło, bo wiem, że się zaczęło 27 lat temu, ale ja bym chciał, Wojciechu, powiedzieć, dlaczego ty, dlaczego muzyka organowa i tak dalej, i tak dalej. Co się to w twoim życiu stało, że właśnie nagle za tymi organami też zasiadasz? Przede wszystkim zaczęło się to tak, że przez 40 lat organizatorem tutejszej katedry był mój ojciec. Natomiast jeśli chodzi o sam festiwal, zapewne ksiądz proboszcz pamięta bardzo prężne niegdyś tygodnie kultury chrześcijańskiej, które w naszym mieście się odbywały ku pokrzepieniu serc. Oczywiście ze zmianami politycznymi, jakie zaszły z końcem lat 80. Kościół zyskał swobodniejszy dostęp do mediów i przez to też te tygodnie kultury chrześcijańskiej zaczęły niejako tracić może nie na wartości, a nie były już, nie miały tej wagi, którą miały wcześniej. Konieczne, bo rzeczywiście nastał inny sposób. Tak. Zaczęła spadać frekwencja, swobodniejszy dostęp do mediów, jeśli chodzi o Kościół. I prawda, pewnego dnia wracałem z uczelni, spotkałem w pociągu księdza Herberta Chlubka, świętej pamięci, który był duchem sprawczym tych tygodni kultury chrześcijańskiej. I zaczęliśmy się zastanawiać po prostu nad jakąś alternatywą dla miasta, żeby tak z jednej strony nawiązywała do korzeni kultury chrześcijańskiej, z drugiej strony była profesjonalną imprezą artystyczną. Chyba nic nie jest bardziej związane z Kościołem jak muzyka, która na co dzień towarzyszy liturgii. No i wtedy padło to, co na sercu najbliższe. Oczywiście nawet sam program Bliżej Boga, myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że tak jak dni tutaj kultury chrześcijańskiej, te tygodnie, bo to naprawdę, ja też to pamiętam, były to naprawdę wspaniałe chwile, ludzi też wspaniałych udawało się tutaj sprowadzić, pozyskać, tak, to naprawdę był fajny czas, ale to dzisiaj też, co mamy i co już ma rzeczywiście piękny jubileusz, bo przecież za nami już srebrny jubileusz tychże właśnie spotkań, dla Gliwic jest czymś niesamowitym, bo naprawdę to nie jest od sobie taki jakiś tam czas, jakiś takich czy innych dni, koncercików. To są poważne koncerty poważnych ludzi i ta ranga Międzynarodowy Festiwal Organowy, to naprawdę brzmi nie tak od sobie, to tak w rzeczywistości jest. Jak się to udało? Przede wszystkim dużo dzięki prywatnym kontaktom. Natomiast rzeczywiście przyjeżdża tutaj czołowa kadra profesorska z Europy. Wszyscy w zasadzie najwybitniejsi organiści europejscy występowali na naszym festiwalu. Festiwal też jest ewenementem, jeśli chodzi o region. W ogóle jest to jedna z najstarszych międzynarodowych imprez w regionie. Gaudę Mater Częstochowskie jest rok od nas młodsze. Mikołowskie Dni Muzyki również. Także w sumie była to pierwsza profesjonalnie stworzona międzynarodowa impreza, międzynarodowy festiwal tu na Śląsku. A wiadomo, że Śląsk należy rozpatrywać w charakterze metropolii czy aglomeracji. Także jest to oferta stworzona praktycznie dla wszystkich mieszkańców Górnego Śląska. Co jeszcze łączy te wszystkie górnośląskie miasta? Wycieczka szlakiem organów Górnego Śląska, gdzie od lat profesor Julian Gębalski prezentuje najciekawsze, najwartościowsze instrumenty w regionie, zarówno zabytkowe, jak i instrumenty nowe, które w ostatnim czasie szczęśliwie powstają. Dwa lata temu żeśmy prezentowali nowy instrument, który zbudowiła firma Aleksander Schuke Orgelbau z Berlina w sali odnowionej Filharmonii Śląskiej. W tym roku wycieczka zaprowadzi nas do Akademii Muzycznej, gdzie słoweńska firma Szkrabl zbudowała również w auli imienia Szabelskiego nowe organy. Także dzieje się wiele w tym temacie tu w regionie. Wspomniałeś już tutaj, Wojciechu, bo proszę Państwa, ja sobie tak pozwolę, że jednak do
pana Wojciecha Różaka. Będę mówił po prostu Wojtek, bo no, znamy się już naprawdę bardzo długo i jak żeśmy przed chwilką sobie też tutaj to przypomnieli, no to był jeden z pierwszych moich uczniów, kiedy rozpoczynałem tutaj pracę duszpasterską właśnie w Gliwicach. Wojtku, wspomniałeś o wspaniałej wycieczce, która się cieszy ogromnym zainteresowaniem, bo wiem, że no, zawsze są telefony, już nawet w tym roku, o tak. czym może jeszcze nawet nie wiesz, już ludzie dzwonią, już się chcą zapisywać. Ja powiem więcej, my mamy już 3 pełne autobusy, no właśnie, a zaczynaliśmy kiedyś od tak. połowy. Więc właśnie to chciałem powiedzieć, autokar. Że jest to impreza kulturalna, jest to impreza, która rzeczywiście jest związana z parafiami, z kościołami, jest to impreza, która też, no myślę, uświadamia tą taką kulturę i muzyczną, i religijną. I ona się cieszy naprawdę no, wielkim zainteresowaniem. Oprócz tej wspomnianej tutaj wycieczki, rzeczywiście no, jakiegoś tam wyjazdu, takiego też no, wspaniałym na pewno wykładem, bo jak znam pana profesora Gębalskiego, to na pewno on potrafi to wszystko... On jest też tym magnesem. Tak, tak. Potrafi opowiedzieć, prawda? Potrafi rzeczywiście to wszystko przedstawić. Są koncerty. Jak to wszystko wygląda? Jaka jest idea też właśnie tych koncertów, tych spotkań tutaj no, kulturalno-organowo-muzycznych? Wiadomo, że trzon główny stanowią i punkt ciężkości stanowią koncerty i recitale organowe. Natomiast tradycją pewną się stało, że koncert inauguracyjny i koncert finałowy są to tak zwane koncerty kantatowo-oratoryjne z udziałem większych zespołów, z udziałem chóru, orkiestr, solistów. Wiadomo, wszystko weryfikują brutalnie finanse. I chyba ta jubileuszowa wersja 25 była najbardziej bogata, ponieważ i spore dofinansowanie przyznało nam ministerstwo i oczywiście, co muszę podkreślić, miasto od wielu lat. Ale też wielki ukłon w stronę gliwickiego magistratu, bo gdyby nie ta pomoc, to być może już impreza by znikła z afisza. Także staramy się tą ofertę programową zrobić jak najbardziej atrakcyjną i jak najbardziej dostępną dla wszystkich. Podczas jubileuszowej edycji chcieliśmy zapoczątkować spotkania dla uczniów szkół ogólnokształcących, jako spotkanie właśnie z muzyką organową, impreza typowo edukacyjna w czasach, gdy praktycznie wychowanie muzyczne jako takie ze szkół ogólnokształcących znika. Więc była to interesująca propozycja. No ale jak mówię, wszystko brutalnie weryfikują finanse. Prócz tego, co mieliśmy już na festiwalu, koncerty muzyki dawnej, koncerty muzyki kameralnej, koncerty właśnie z udziałem dawnych instrumentów, z włączeniem historycznej praktyki wykonawczej. I myślę, że jeżeli tylko Bóg pozwoli i przychylność magistratu będzie trwała, a ministerstwo dojdzie do rozsądku i w przyszłych edycjach również postanowi nas wesprzeć, to chciałbym, żeby ta impreza oferowała jak najszersze spektrum muzyki. Tej muzyki właśnie, która się była pisana z myślą o tych wnętrzach, czyli o kościołach, Bogu na chwałę, a ludowi na pożytek. Wojtku, tu wspomnieliśmy rzeczywiście o tym, że no i konwencja też, myślę, programu no ciągle nam uświadamia ta, że te wszystkie kompozycje, one były właśnie na chwałę Pana Boga, ale one też były właśnie no, na pożytek człowieka, na jego ubogacenie. To tam dla ucha wszystko było tworzone i stąd właśnie ci kompozytorzy, myślę, mieli taki tutaj zamiar, żeby to wszystko w ten sposób rozwijało i chwałę Pana Boga, ale no właśnie też i każdego człowieka, który w tym wszystkim właśnie ma uczestniczyć. Tak, dokładnie. I to mówię niezależnie, czy to był kościół rzymskokatolicki, czy kościół luterański. Oczywiście muzyka miała inną rolę do spełnienia. O ile rzeczywiście w kościele rzymskokatolickim była to służebna rola względem liturgii, bo gdzie Eucharystia jest centrum naszych spotkań z Panem Bogiem, o tyle w kościele luterańskim główny nacisk jest składany na Słowo Boże. I to stanowi, prawda, sedno. Ale myślę, że właśnie ta oferta koncertowa, często w czasie liturgii, mimo że płynie piękna muzyka z empory churalnej, ten, kto odwiedza Kościół, przychodzi na Eucharystię, jest na czym innym skoncentrowanym. Natomiast forma koncertu daje tą możliwość, żeby wyłączyć się od wszystkiego, co zewnętrzne, skupić się na tych pięknych wnętrzach świątyni i rzeczywiście obcować sam na sam z żywą sztuką. Wojciechu, no losy rzuciły cię, myślę, no trochę daleko i od Gliwic, i od ojczyzny. No tak się to czasem, nawet życie artysty, bym powiedział, no tutaj toczy. W tej chwili
to Bazylea, to Zurich. Jak to wygląda też tam? Jak to w ogóle, powiedzmy, w takim, no też twoim odczuciu, przecież to już jest, myślę, dobry kawałek czasu i tam w Szwajcarii w tej chwili też i służysz i właśnie na chwałę Pana Boga, na pożytek tamtych ludzi. Czy czujesz też i tą inną kulturę muzyczną, zapotrzebowania, czy no w ogóle jak to wygląda tam w Szwajcarii właśnie twoja praca? Przede wszystkim, gdy wyjeżdżałem, to jeszcze były zupełnie inne czasy, bo tak jak ksiądz proboszcz wspomniał, to już jest 20 lat. 20 lat wyjeżdżałem wówczas na studia podyplomowe do bardzo znanego ośrodka muzyki dawnej, jakim jest słynna na całym świecie Sola Cantorum Basiliensis. I tam przyszło mi kontynuować studia w zakresie gry organowej, ale także klawesynu, dawnych praktyk wykonawczych, realizacji tzw. basso continuo czy chorału gregoriańskiego. Jest to centrum, można powiedzieć, gdzie mamy do czynienia z wielką wymianą doświadczeń ludzi, którzy pracują na co dzień w wielu ośrodkach. No i tak się zdarzyło, że po prostu tam zostałem, dostałem ofertę pracy i dzisiaj jestem pierwszym organistą w kościele sanktuarium, w kościele pielgrzymkowym Matki Bożej Lourdes w Zurychu. Na pewno, jeśli chodzi o same życie koncertowe, to społeczeństwo jednak, tak jak do demokracji, tak samo i do odbioru sztuki zaczęło wiele wcześniej dojrzewać. Dlatego praktycznie dzieje się wiele i nikt nie ma problemów z zapełnieniem, że tak powiem, kościołów na koncertach. Kultura muzyczna na pewno stoi na nieco wyższym poziomie. U nas jesteśmy zadowoleni. Oczywiście to wszystko może się rozwijać, to wszystko może być jeszcze piękniejsze. Trzymam tegoroczny folder. Co w tym roku? Bo wiem, że też i piękna tutaj rocznica jednego z kompozytorów i w ogóle, no, kogo też będziemy mogli i posłuchać właśnie w tym roku i co króciutko właśnie będzie się w tym roku również działo, jeśli chodzi tutaj o tegoroczny festiwal. Tak jak ksiądz wspomniał, w zasadzie dwie ważne rocznice przypadają. Jedna to setna rocznica śmierci niemieckiego postromantyka Maxa Regera, który jest niekwestionowanym autorytetem granym na całym świecie, a druga 70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego, polskiego wybitnego kompozytora, organisty, improwizatora, który przyszedł na świat w Wartemborku na Warmii, obecnie Barczewo. Tam uczęszczał do szkoły muzycznej w Świętej Lipce, Heiligelinde wówczas. Związany był z ośrodkami poznańskim i krakowskim. W Krakowie się ukrywał w czasie wojny, bo wiadomo, większość zna to nazwisko i kojarzy z kompozycją Roty, którą napisał do słów Marii Konopnickiej na 500-lecie bitwy pod Grunwaldem podczas odsłonięcia pomnika na pamiątkę tejże bitwy. Więc na pewno był inwigilowany przez Gestapo, musiał się ukrywać. Natomiast rzeczywiście jego wkład w rozwój literatury organowej, a zwłaszcza polskiej, jest bardzo wielki. Szkoda, że tak rzadko jest grywany na Zachodzie, szkoda, że praktycznie w ogóle nieznany. Przyczyn tego jest wiele. Praktycznie twórczość jeszcze się nie doczekała wydania nutowego. Po prostu jeszcze wiele rzeczy jest tylko w rękopisach. Natomiast był to człowiek oddany nie tylko ojczyźnie, ale i Kościołowi, jego misa propacze, gdy już zaczęły narastać trendy nazistowskie w Europie i groziło wojną. Wówczas za skomponowanie tej mszy otrzymał tytuł szambelana papieskiego. Więc myślę, że warto wydobyć tego człowieka z zapomnienia, pokazać, że to nie tylko Rota, że to nie tylko pieśń tutaj do Matki Boskiej Piekarskiej, tak często na Śląsku śpiewana, ale właśnie przede wszystkim olbrzymia spuścizna, bardzo trudne dzieła, zapomniane i praktycznie niewykonywane. W związku z powyższym dwa recitale będą monograficzne, poświęcone temu kompozytorowi. Jeden z nich? Tak, w twoim wykonaniu. Jeden z nich. Między innymi. Oczywiście, jeśli mógłbym prosić, to jeśli będzie taka możliwość, by dla ubogacenia też programu coś tam dla ucha przynajmniej króciutko nam wybrzmiało, to jeśli by się to udało, to już w imieniu tutaj wszystkich telewidzów no bardzo, bardzo dziękuję. Czyli co? Powiedzmy tak, no trzeba szukać, trzeba rzeczywiście się interesować. Festiwal w Gliwicach naprawdę ma ogromne znaczenie, więc trzeba to wszystko gdzieś tam wydobywać. I jeśli ta przychylność będzie jeszcze większa, także tych wszystkich, którzy na zewnątrz, no to na pewno Wojciech nie odpuści.
Myślę, że tak będzie. Przede wszystkim liczę na opatrzność Bożą też. To znaczy, trzeba się też modlić, a nie tylko liczyć i działać. Oczywiście, przede wszystkim. Oczywiście. Natomiast rzeczywiście w tej edycji to wdzięczność jest szczególna względem władz miasta i samorządu województwa śląskiego. Ale też dziękuję zawsze Wam, gospodarzom świątyń, bo nie ma problemów z otwarciem przestrzeni sakralnej na sztukę. Nie spotkałem się z jakimiś problemami, żeby ktoś problemy stwarzał. Wręcz przeciwnie. Tam, gdzie można przyjść z pomocą, to Wy jako kapłani przychodzicie z tą pomocą i to sobie bardzo cenię. Natomiast będę wszystko robił, żeby tą imprezę utrzymać. Zapraszam na wszystkie koncerty, bo rzeczywiście mamy wybitnych wykonawców. Wielki improwizator Wolfgang Seifen, profesor Akademii Muzycznej w Berlinie. Później profesor Andreas Jost z Zurychu, to są z mojej generacji. Oraz organista tamtejszego Grossmünster. Czy profesor Wiedeńskiego Uniwersytetu Muzycznego Florian Pagicz. W zasadzie każdy z tych koncertów ma swoją wagę. Szczególnie zapraszam też na koncert inauguracyjny, gdzie wystąpi gliwiczanka Aleksandra Szafir-Makowska, wybitny sopran polski, też rzadko występująca w Gliwicach i myślę, że warto dlatego też ten koncert odwiedzić. Muzyka zawsze przybliża ludzi między sobą i na pewno ma też tego wewnętrznego, głębokiego ducha, który prowadzi tam gdzieś na wyżyny i do tych nadprzyrodzonych spraw. Wojciechu, bardzo dziękuję za to spotkanie. Również. Państwu też bardzo dziękuję i tak jak słyszymy, naprawdę warto się tutaj gromadzić, warto się tutaj spotykać w tej świątyni, każdej innej, na tym, czemu te świątynie służą, ale także w tym znaku wtedy i głębi kultury, które te świątynie chcą pielęgnować, bo naprawdę warto wtedy korzystać z takich, myślę, ludzi, którzy tutaj naprawdę energicznie działają i organizują, ale także i z tych wszystkich, którzy tego wszystkiego poszukują. Państwu bardzo dziękuję. Wojciechu, bardzo dziękuję. I jeśli mogę, to rzeczywiście proszę na chwilkę też jeszcze do instrumentu i tam coś dla telewidzów, króciutko przynajmniej zagrać. Mamy, że tak powiem, miesiąc maj, więc zagram fragment końcowy epilogu, czyli trzeciej części Symfonii Lurdzkiej Feliksa Nowojeńskiego opartej na melodii Po górach, dolinach. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję.